Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dzień dobry, w jednym z najbardziej chaotycznych poranków w ostatnim czasie. Właśnie meldujemy się w trasie i już rymuje. I pani nie czuje, nie pani nie, tylko bagietki. Zatrzymaliśmy się na chwilę na stacji, jesteśmy w drodze do Warszawy, do Centrum Okulistycznego Nowy Wzrok, gdzie będę miała zaraz kontrolę. I śmigam tam bez okularów, bez soczewek. Dzisiaj spałam w ortosoczewkach i naprawdę spoko widzę. Też jest może ładna pogoda i wszystko też inaczej wygląda, ale jeszcze tak na stacji na przykład nie byłam w stanie wszystkich napisów rozczytać, ale naprawdę jest nieźle, także lecimy skontrolować tą sytuację ortosoczewkową. Musimy się jeszcze posilić, bo nie zdążyliśmy nic zjeść i próbujemy ogarnąć dzisiejszy chaos. Jesteśmy już w Warszawie, stoimy właśnie w korku. Trochę udało mi się popracować na telefonie, więc czujemy już większe ogarnięcie życiowe. Nie czujemy. Rafał tymczasem wymiata na trasie, też różne hardkorowe sytuacje i przed wjazdem do miasta na autostradzie jeszcze i tutaj to... Tu super w Warszawie fajne. Ludzie drogę zajeżdżają. Ale fajne. To jest przyjemne. Takie mamy dzisiaj atrakcje. No i już jesteśmy całkiem niedaleko. Jestem bardzo, bardzo ciekawa, co dzisiaj usłyszę u okulisty. Rafał już taki kierowca, że on już z pamięci jechał. GPS-a wyłączył, bo mu pokazywał nie tak jak... Ale rzeczywiście, GPS teraz coś zwariował i pokazywał nam, że stanąć na ulicy tam głównej i w sumie dojść, a my musimy gdzieś bo zaparkować. Bo tak tu się parkuje. A zawsze pokazywał nam tą drogę, więc musieliśmy tu na pamięć kawałek jechać. No, pięknie. I sobie tutaj wjeżdżamy w taki parking podziemny. A, tu już jest. No i też bym się nie podjęła prowadzenia. Do prowadzenia jeszcze zakładałam okulary. Ale to nie lepiej, ale nie mam tylko kształty. No dobra. Okej, to zobacz. Możemy po prostu usiąść. I co ma z tego soczewki? Tak. I dobrze się ściągają? Nie ma żadnych problemów? No, co do zakładania ściągania porządku. Dobra, to najpierw. Dobra. PNOCPF BRAHF NBRKO i tu już tak nie za wyraźnie, ale chyba LD U R albo H i S. Dobra, odsłoniamy i od góry czytamy. FDBAK tutaj tak też albo C albo G, albo było coś innego. DFNU ZH RSL. Nie wiem, czy jest ten, że. Bo jak mruża oczy, to nie. No właśnie to nie. FAL C albo O, albo D. Dalej albo R, albo B. H widzę już. Okej, dobra. I teraz proszę mi powiedzieć. Zasłaniamy jeszcze. Dobra. Jak dodam to, jest lepiej, dobrze? Bardzo dobrze. A tu jest czytane? ZHRSL. A tu sprawdźmy. Nie, jest to samo. Na dole UHREK. Ale tak, jeszcze tak ucieka, ale no dobra. A drugie oko? I teraz? Trochę gorzej, ale UHREK.
PK, a zawsze prawo miałam słabsze. No teraz już mierzymy troszkę inaczej, co nam zostaje. A teraz lepiej? Lepiej. Wcześniej tak, U, N, R, PK. Jedną kwestię? Tak, zasłonię to. I teraz na którym jest wyraźnie? Na czerwonym, na zielonym? Na zielonym wyraźnie, ale nie wiem, co tam jest napisane. Nie, nie jest na zielonym jest wyraźniej? Tak. No dobrze. No i jeszcze troszkę brakuje. Okay. Jeszcze brakuje takiej dioptry tak naprawdę. Bo na jednym i na drugim oku wychodzi dioptria. Zapraszam panią. Dosyć wolno to idzie. Czyli od czego to muszę zamierzyć? Znaczy, nie chcę tak brzydko mówić, tak? Ale u dzieci, jak jest taka elastyczna młoda tkanka, to to idzie na szybciej. A to pięćdziesiątki się wyzeruje. Ma pani soczewkę ze sobą? Tak, to ja poproszę. Na tym prawym oku brakuje nam 0,75, na lewym jest 0,75. Przestawiłam się, że nie przeszkadzało aż tak w ciągu dnia. Właśnie, czy jest lepiej wtedy się wspomagać jednak okularami, czy jeśli tak w miarę... No, ale jaki moc? Minus jeden prawdopodobnie. Dobrze, a po tej zmianie jak szybko pani zauważyła różnicę? 2-3 dni i było lepiej zdecydowanie. Prawo zareagowało lepiej niż lata. No dobrze, sprawdzimy sobie. Będą dwie takie same w tym momencie. Okej. O, to tak najlepiej. Tak najlepiej. Chcesz tego lepiej gorzej? Lepiej. Dobra. Czyli zostaje maski. Okej. No dobra, grunt, że tak. Trochę nam podskoczyło, to na pewno, bo nam podskoczyło o 5 rzędów, jedno i drugie oko. No ale jeszcze jedno musimy to dokorygować. Tak? Więc dlatego jest wymieniona soczewka, jest silniejsza i będziemy sprawdzać. Tak? Najważniejsze, żeby to lewe z prawym się wyrównało. Tak? Właściwie czasami też byłam, jak już chodziłam bez, właśnie takie nie do końca ostrość, właśnie tak mi coś jeszcze tak balansowało, jakby próbowałam złapać ostrość, tak jak coś na przykład się przesuwało blisko. Albo... Tak, tak. No to właśnie było niewyrównane między jednym a drugim okiem. Tak? A teraz właśnie najważniejsze, żeby to się wyrównało lewe-prawe. Tak? A ta ostrość widzenia będzie gdzieś tam na stopniowo jeszcze się ukorygować. Aktualizacja wzroku. Przyszłam na pierwszą wizytę z wadą minus 3, minus 2,75. Dzisiaj mam minus 0,75 tutaj i minus 1 tutaj. To jest po prostu obłęd. Generalnie no to jednak w ortokorekcji wzroku chodzi o to, żeby wszystko się wyzerowało i żeby w ogóle bez okularów i soczewek widzieć wyraźnie przez cały dzień. Ale okazuje się, że u dzieci i młodzieży działa to zdecydowanie szybciej. Bo ich mózg jest bardziej plastyczny, a łady no to już coś. No. Człowiek po prostu na starość robi się coraz bardziej uparty, tak? I no właśnie. Jego oczy również. Ciężej przyswaja mu pewne rzeczy. Już nie wytłumaczysz takiemu człowiekowi. W innych przypadkach jest jeszcze ciężej. Ale mam wymienioną lewą soczewkę. Teraz mam w ogóle dwie takie same, o takiej samej mocy. No i być może będzie znowu kolejna spektakularna zmiana w ciągu najbliższych 2 tygodni. Pani była bardzo miła, nie chciała cię powiedzieć. Jakby to pani powiedziała? Pani mózg już jest taki plastyczny. Dobrze, że twojego nie sprawdzę. Mojego nie warto. Karton, co to? Może karton. Karton, jakbyśmy mogli. O, ale masz lodo. Mamy jeszcze chwilkę, więc wyskoczyliśmy na warszawskie lody rzemieślnicze, bo sobie wzięliśmy kawkę, znaczy kawowy smak, bardzo, bardzo smaczny. I zwiedzamy sobie znowu takie mniej turystyczne miejsca tak, Warszawy. Przy okazji spacerek. Tak, przy okazji akurat tu zaparkowaliśmy, jesteśmy chyba na Pradze, tak mi się wydaje. Gdzie zaparkowaliśmy? W sensie wiem, że w podziemiach, w galerii, ale gdzie jest ta galeria? I tak chcieliśmy oderwać się na chwilę od rzeczywistości. Rzeczywistość na nas dopadła. Następnym razem chyba po prostu trzeba bez telefonów jechać, bez internetu i bez kontaktu ze światem. Ale bardzo przyjemne okoliczności sprawiają, że już nabieramy równowagi i sobie nadal spacerujemy. Kawka na wynos. Ale wiesz, nie maseczkę. Ale vibrato.
No i cóż, to już koniec naszej warszawskiej przygody. Jeszcze nie koniec, bo Rafał ciągle tańczy. I prawdopodobnie znowu ty. 2 minuty mamy jakieś, żeby bilecik nam tam. A, bilecik jest w samochodzie, więc nie wiem, czy to wyjechać. Pewnie podjedziemy pod bramkę i nam minie czas bezpłatny i będzie trzeba wrócić. Jest 18 po. Zaraz kontrola. Ile jest na bileciku? 13.20 na bileciku, czekaj, jest. Nie, jest 15. 19? 19, no to nie wiem, czy minuta. Nie, nie zdążę wyjechać minutę. No nie wiem. I spłacić, czy wyjeżdżamy szybko? Wyjeżdżamy szybko. Nie będę płacić. Dawaj! Moje 5 zł, kawę za trójkę kupiłam. Za 5 zł to już mam 1,5 kawy. No dobra, go, poczekaj, gdzie tu jest wyjazd? Masz challenge teraz. Ach, ja nawet GPS-a nie włączyłem sobie. 19 jeszcze jest. Nie, chyba najpierw już. 20, no to chyba można jeszcze. A może? Jechać, nie? Ja nie wiem. Nie wiem. Gdzie to Sprawdźmy jest? Sprawdźmy to. Gdzie jest wyjazd? Czekaj, mów mi szybko, czy wyjście w prawo. Co? Czekaj, nie wiem jeszcze. Nie, nie widzę, gdzie ja jadę. W lewo. Co jest? Wylała się? Nie. No. Złapałam. Ja to człowiek zrobi dla 2 złotych. Jedź! Szybciej! Ada! Rozwalić za kilkanaście miesięcy ten auto, żeby 2 złote dał wszędzie. Chwila prawdy, czekamy. Jak się nawet jak stąd, nie będzie jak wycofać. To będzie źle. I co? Awaria systemu parkingowego. Jedź. Jest awaria i w ogóle nie czytało biletu, bo jest awaria systemu parkingowego. Już zaoszczędzone. Na co wydamy te pieniądze? Na kolejną kawę. Odłożymy na życie. No, musi wyjechać. A, czy ja muszę stać pod taką górkę? Tak. Z kawą na kolanach. Dobra, wyłączam się i włączę GPS-a. Wszystko pod kontrolą. Wyjechaliśmy już na warszawskie ulice. Dzieje się. Uwaga, trzymaj kawę. Kawy już są bezpieczne. Tak jest, znalazłam nową miejscówkę dla nich. I śmigamy. Taki ładny dzień. A my musimy tyle w trasie być. Połazilibyśmy sobie. Ja bym marzyło mi się, żeby nad Wisłę wyskoczyć. Ale kolejna kontrola za 3 tygodnie, bo 20 czerwca. I cóż. No i co? I wtedy też będziemy musieli wracać, bo zajęcia mamy. No właśnie zależy, jaki to będzie dzień. Trzeba wszystko. Poniedziałek. Chyba, że wcześniej pojedziemy? Bo mi się marzy nad Wisłę pójść, bo siedzieć tak fajnie na plaży. I cię zostawię tu. Tak. Ha. Przydam ci się czasem. No wiem, właśnie. Deep inside. A ja mam inną piosenkę. Don't cry, you cry, cry. Don't you cry tonight. A w ogóle nie wiem, czy zauważyłaś. Zdjęcie ci zrobiłem u okulisty. No. Jak miałaś czytać te literki, nie? No. Wiesz, co było napisane? Dno. Słuchamy muzyki z innego samochodu. Jest to taka z pobliskiej taksówki. Jedzenia, bo nie słychać. Fajno ma radę, fajnie.
Na szybko zrobiłam kanapki, ale nawet nie mamy talerzyka, bo wstawiłam zmywarkę u babci. Wszystko pozgrzebałam, prawie że. Lecimy. Ten poniedziałek nieźle dla nas przeczołgał, znaczy jeszcze trwa, dopiero lecimy teraz do pracy na zajęcia. Zaraz musimy wszystko napompować, naszykować, przygotować się. Dzisiaj mamy grupkę. A który dzień teraz nas nie czołga? Właśnie, ostatnio się czołgamy i czołgamy. Fajnie jest, wesoło, ale jednak jak już się położymy spać, to później jest jakoś trudno się zebrać. To jest teraz nasze 20 jeszcze minus 25 w sumie, żeby zebrać siły. Dzisiejsze zajęcia kończymy wydzierani. Dzieciaki zrobiły nam tatuaże. Proszę bardzo, jeden już mi się zmył, ale ja to jest jednorożca. Proszę bardzo, masz, żeby nie było. Dinożarła. Uwaga, tu mam dinożarła. Mega fajnego. Także na dzień dziecka już jesteśmy gotowi. Polecamy. Mamy dziary. Ja zawsze chciałem mieć dziary, to teraz mam. Meldujemy się po zajęciach i to się sprawdza, że znowu mamy więcej energii i lepszy humorek niż wcześniej. Zdecydowanie. Lecimy teraz na chatę i będziemy jeść, bo dzisiaj nawet obiadu nie zjedliśmy, tylko te bidne bagietki z kurczakiem. Znaczy bidne, no po prostu to były dawne, bo były spoko, bardzo dobre. Przyznam nieskromnie, że to jest najlepszy moment dnia. Obiadem. Musimy jeszcze wystawić śmieci. Dzisiaj bio. I mieszane. Ja jeszcze zawrócę po jeden worek i w ogóle się zbliża 22. Jest nadal w miarę jasno. Tak, mi się podoba to, że ostatnio wieczorami już słychać świerszcze. To mi się tak bardzo z wakacjami kojarzy. No, aktualna temperatura jeszcze mi się z latem nie kojarzy, ale chociaż klimat podobny. Właśnie zabrałam się za montowanie vloga i dostałam herbatkę brzoskwiniową, tą co ostatnio litrami wypijam i uwielbiam. Liptonka. Rowcie mi przygotował. I będę tu sobie działać. Jeden vlog zmontowany, a teraz zabieram się za relację z parku linowego i to jest w ogóle pod względem montażu wyzwanie, ale też dlatego, że mi zależy, żeby zrobić super relację, bo bierzemy udział w akcji, chcę to przeżyć. No i fajna relacja może oznaczać, że dostaniemy się do kolejnego etapu, czyli będziemy mogli spełnić kolejne marzenia. Także tutaj mamy materiał z dwóch kamer GoPro, z telefonu i z aparatu, także to wszystko połączyć tak w czasie, ponakładać na siebie, żeby to wszystko się zgrywało ładnie z dźwiękiem, to czeka mnie duże wyzwanie. Nie wiem, czy wszystko dzisiaj ogarnę, bo już mamy północ, ale się postaram, bo mi bardzo, bardzo zależy i bardzo fajnie mi się to ogląda. Zrobiło się już późno, także kładziemy się spać. To był naprawdę kolejny intensywny dzień, który zapowiada kolejny intensywny tydzień, bo będzie się działo naprawdę mnóstwo, mnóstwo fajnych rzeczy. Jutro też musimy być w formie. Zresztą nie ma co się rozleniwiać, bo wtedy zwykle mamy takie zjazdy. A jak jesteśmy w pełni zmotywowani i mamy super plany, to się trzymamy dzielnie. Dziękujemy Wam pięknie za oglądanie vloga. Zapraszamy serdecznie do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia jutro.